Tegoroczna zima pokazała swoje śnieżne i mroźne oblicze. I choć widoki za oknem są piękne, to intensywne opady śniegu przysporzyły w ostatnim czasie wiele problemów drogowcom, którzy mimo trudnych warunków pracowali, by zapewnić przejezdność dróg w gminie. Jeżeli śnieg pada, to wszyscy by chcieli, żeby najlepiej ten śnieg padał tylko w obszarze, jaki obejmuje nam okno tarasowe, żeby ładnie siedząc przy kominku było fajnie biało za oknem, ale niestety śnieg pada wszędzie. Pada na drogi, pada na chodniki, no i trzeba ten śnieg z tych dróg i chodników uprzątnąć. Jeżeli chodzi o zimowe utrzymanie na terenie gminy Kolonowskie, to tym zimowym utrzymaniem dróg gminnych, jak i części dróg powiatowych, bo mamy również w zimowym utrzymaniu część dróg powiatowych, zajmuje się nasza spółka kanalizacja gminy Kolonowskie. Najlepiej sytuację drogową znają pracownicy odpowiedzialni za zimowe utrzymanie gminnych traktów. Jak sami przyznają, tegoroczna zima do łatwych nie należy. Wstaję w nocy, budzę drugich i jedziemy akcja w nocy, bo jest lepszy ruch, nie ma ruchu, właśnie to jest to, że nie ma ruchu i się lepiej odgarnią. I ludzie rano do pracy idą, już mają ogarnięte, żeby tym problemy nie było, bo dzwonią telefony, no, wiadomo, wszystko się nie da naraz odgarnąć, wiadomo, to są trzy maszyny, chodzą niekiedy i ciężko. W tamtym roku było łagodnie, w tym roku jest śniegu, na przykład rano przelecę przed dziećmi, później mu wychodzi do domu, zaś jest, zaś trzeba przelecieć. Chociaż te 3 centymetry, no ale trzeba przelecieć. 8 lat do tyłu nie było zimy, bo jest za kolekę, nie? A przed tym też by ciężkie zimy, nie? Bo tu pracuję od 93 roku i co roku niestety muszę jeździć, nie? I sypać drogi i odgarnować, no różnie bywa, nie? Zimowe utrzymanie dróg wiąże się z odśnieżaniem i likwidacją śliskości, a działania prowadzone są zgodnie z przyjętym harmonogramem przez zarządcę danej drogi. Władze gminy są otwarte na uwagi mieszkańców dotyczące prowadzonych w tym zakresie działań. Jeżeli chodzi o likwidację śliskości, to w momencie, kiedy te drogi zostaną już ośnieżone, oczywiście są ośnieżone według standardów. Najpierw zaczynamy ośnieżać drogi główne, drogi powiatowe, dopiero później zjeżdżamy na te drogi poboczne. W momencie, kiedy drogi główne są ośnieżone, są one również w miarę możliwości posypywane piaskiem. Oczywiście, jeżeli temperatury są tak niskie, jak były w zeszłym tygodniu, no to posypywanie piaskiem ani solą nie ma jakiegoś większego rezultatu. Mam nadzieję, że tutaj w przyszłym sezonie pewne takie uwagi, które zostały składane do zimowego utrzymania, te uwagi uda nam się uwzględnić i troszeczkę tą jakość zimowego utrzymania poprawimy. Usuwanie białego puchu zawsze jest zaangażowana maksymalna ilość sprzętu. Jednak przy intensywnych opadach trzeba uzbroić się w cierpliwość. Mamy 3 ciągniki. Każdy by chciał, żeby był pierwszy odśnieżony, a to się nie da. Nie? Jak jeździmy jedna miejscowość, to trzeba skończyć jedna miejscowość, później jedziemy na drugiej miejscowości. A gdy jedziemy na 3 ciągniki, to jeden bierze Kolnowskie, drugi bierze tam na przykład Wielkie Stanisze i Fosowskie. No a ten trzeci bierze Stanisze Małe, nie? No, jak pan skończy, mamy telefony, przez telefony, to pan jeszcze jedziemy na Smurok, nie? Do końca kalendarzowej zimy pozostał jeszcze miesiąc, ale prognozy pogody na najbliższe dni zapowiadają ocieplenie i odwilż.